Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Bardzo się cieszę, że tak dużo ludzi znalazło dzisiaj czas. Szanowni Państwo, witam ludzi, którzy przyjechali specjalnie na to spotkanie. Serdecznie, szczególnie, bo pokonali bardzo dużo kilometrów. I to jest najważniejsze na naszym dzisiejszym spotkaniu razem z naszym gościem. Ja nazywam się Halina Zaręba, zajmuję się profilaktyką już od wielu lat. I szanowni Państwo, dzisiaj zorganizowaliśmy to spotkanie szczególne z tego względu, że bardzo dużo ludzi nie do końca potrafi poukładać sobie, jak to jest z tą wodą, dlaczego ta woda jest taka ważna. A przecież wszyscy już wiemy, że nasz organizm ma przynajmniej 70% wody w dobrych warunkach oczywiście, w pełnym zdrowiu. Szanowni Państwo, żeby to dzisiaj Państwu przybliżyć, chcemy nasze dzisiejsze spotkanie poprowadzić inaczej, zdecydowanie inaczej. Chcemy pokazać, co się dzieje w naszym organizmie, kiedy rzeczywiście tej wody zaczyna na potęgę brakować, kiedy zaczynają być odwodnione nie tylko poszczególne organy, ale również brak wody na poziomie międzykomórkowym. Dzisiaj nasze spotkanie poprowadzi Alicja Rogińska, przyjechała do nas z Rzeszowa, ma ogromne doświadczenie. Pomogła nie tylko sobie, szanowni Państwo, pomogła już wielu, wielu ludziom, można powiedzieć setkom ludzi. Prowadzi swój gabinet, co prawda coraz mocniej tupie nogą i mówi, że leczyć już nie będzie, bo chce uczyć ludzi, co robić, żeby zdrowym być. I taka jest też nasza rola, bo my założyliśmy nasz klub po to, żeby pokazać ludziom, że można zdrowo żyć. I to, co my Państwu dzisiaj powiemy, właśnie do tego celu służy. Zapraszam serdecznie Alę, żeby nam przedstawiła to zagadnienie. Proszę bardzo. Dziękuję. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jestem pod ogromnym wrażeniem ilości osób tutaj zgromadzonych na sali, bo są wakacje, jest piękna pogoda. Ludzie jeżdżą odpoczywać, a Państwo żeście znaleźli czas, żeby posłuchać, od czego zależy nasze zdrowie. Nazywam się Alicja Rogińska, jak byłam przedstawiona, jestem nutrycjologiem, czyli osobą przewlekle zdrową. I jeżeli Państwo zrozumiecie chociaż trochę z tego mojego dzisiejszego wykładu, to na pewno zmienicie cały stan swojego organizmu, stan swojego zdrowia. Bo zdrowie to jest taki stan w naszym organizmie, gdzie nie jest naruszona ani jedna funkcja, jaką wykonuje 12 systemów naszego organizmu. Nasz organizm, każdego z nas, Państwa i mój, o, ja tutaj próbowałam trochę rysować, taki uśmiechnięty człowieczek, prawda, zdrowiutki, on jest zbudowany z 12 systemów i centralny układ nerwowy jest tym najważniejszym systemem, który steruje pozostałymi 11. Te 11 systemów dzieli się na systemy robocze i systemy twórcze. Tych roboczych systemów mamy 8. Jakie to są systemy? Układ pokarmowy, tak? On cały czas pracuje, układ krwionośny pracuje. I takich systemów jest 8. I mamy 3 systemy, które produkują. To jest układ krwiotwórczy, to jest układ hormonalny i to jest układ immunologiczny. Te 3 systemy zajmują się produkcją. Reszta to są wykonawcy tego, czym zarządza centralny układ nerwowy. I każdy z tych systemów, obojętnie czy to jest system pracujący, czy to jest system produkujący, on jest zbudowany z organów. Tak? Układ krwionośny to serduszko, ja zawsze rysuję serduszko, bo to jest taki najbardziej obrazowy. I obojętnie czy to jest serduszko, czy to jest nerka, on jest zbudowany, każdy organ jest zbudowany z tkanki. Czy to jest kość, to jest tkanka, która powstała w wyniku obecności komórek otoczonych wodą i królową naszego organizmu jest komóreczka. Każdy układ, każda tkanka i każdy narząd to są komórki otoczone wodą. W zależności od tego, jaki to jest organ, to tej wody jest tam bardzo dużo albo bardzo mało. Na przykład układ kostny ma bardzo zbitą tkankę, tak, kostną, tam jest wody mało, około 20%, ale też jest. Nie ma ani jednego organu w naszym organizmie, który nie zawierałby wody w sobie. I królowa naszego organizmu to jest nasza komóreczka.
to od niej zależy wszystko, co się dzieje w naszym organizmie. Jeżeli rozpatrzymy zagadnienie między zdrowiem, to przeciwstawnym do zdrowia jest co? Choroba. A to, co się znajduje między zdrowiem a chorobą, jest to albo remisja, albo stan przedchorobowy. A stan przedchorobowy to jest taki stan, gdzie nasze złe samopoczucie nie ma odzwierciedlenia w wynikach laboratoryjnych. Tak? Źle się czujemy, boli nas głowa, mamy bóle mięśni, jesteśmy ciągle zmęczeni, idziemy do laboratorium, robimy wyniki, wyniki niczego złego jeszcze nie pokazują. I kiedy ten stan przedchorobowy zacznie nam się zaostrzać, zaczyna powstawać choroba. Idziemy do lekarza. Lekarz na podstawie naszych objawów kwalifikuje do danej choroby i stawia diagnozę. Tak? Mówimy, że kaszlemy, bada, no i stwierdza, że jest to zapalenie oskrzeli i na te objawy nam pisze co? Tabletkę. Tabletkę przyjmiemy, nastąpi remisja, tak? Choroba się nam uspokoi i tak dalej. I tak naprawdę, drodzy Państwo, to mamy tylko czterech lekarzy, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie tego, co mogą radykalnie zmienić przyczynowo w naszym organizmie. Pierwszy to jest chirurg. Tak? Coś nam odpadło, coś się obetnie, wytnie, usunie. Drugi, to żeby chirurg mógł bezboleśnie to usunąć, to jest kto? Anestezjolog. Trzeci, kiedy już wyeksploatujemy swój organizm i całkowicie go wysuszymy i padamy na ulicy, tak? Tracimy przytomność, to co przyjeżdża? Karetka i jest reanimacja, tak? Reanimatolog. I czwarty lekarz, który się nigdy nie myli w diagnozie, bo tak naprawdę to mamy, drodzy Państwo, 26 tysięcy diagnoz. Tyle diagnoz jest, każdej specjalizacji dużo. Anatomopatolog to jest ten lekarz, który stawia 100% trafną diagnozę. Bo kiedy robi sekcję zwłok i ogląda każdy narząd osobno, to on wie tak naprawdę, na co żeśmy chorowali i z jakiego powodu nastąpił zgon. Wszystkie te inne diagnozy stawiane przez lekarzy są albo prawdopodobne, albo zupełnie nietrafione i o tym mówi raport Światowej Organizacji Zdrowia. 1% tylko jest trafnie postawionych diagnoz. Od czego to, drodzy Państwo, od kogo zależy, czy ten stan od zdrowia przejdzie w stan choroby? Kto za to jest odpowiedzialny? Jak Państwo myślicie? Kto jest odpowiedzialny? Ja sam. No właśnie, świetnie, ale ja nie słyszę, że to wszyscy mówili. To my sami jesteśmy odpowiedzialni za to, czy od stanu zdrowia do stanu choroby przejdziemy. Jeżeli my będziemy, nauczymy się dzisiaj i zrozumiemy, jak zahamować rozwój procesów na poziomie zdrowia czy remisja. Jeżeli my zrozumiemy ten temat, to być może nigdy nie przejdziemy w ten stan choroby. Dlatego ja bardzo zawsze zapraszam na takie spotkania dzieci. Dzieci nie uczą się, dzieci mają instynkt. One z tym instynktem przychodzą i słuchają tego, co im podpowiada centralny układ nerwowy i to robią. Zgadzacie się Państwo ze mną, czy nie? Jeżeli ktoś miał dzieci, a chyba wszyscy mieliśmy dzieci, tak? To jeżeli mamusia kładzie kanapkę, chlebek z masełkiem i z szyneczką, to dziecko albo zjada chlebek z masełkiem, a szyneczkę wyrzuca, albo odwrotnie. A my uczymy od razu tego, co jest złe, tak? Po łapkach, szyneczka na chlebek z masełkiem i dziecko od razu uczymy złego spożywania, przyswajania rzeczy. Jeżeli dziecko siedzi i długo je posiłek, żuje, bardzo długo przeżuwa, ono wie, co ono robi. Tylko, że my często nie mamy czasu i mówimy, co się tak guzdrzesz,
popij sobie kompocikiem czy herbatką, niech to poleci szybciutko, bo musimy wyjść z domu. Jest tak? Tak. A dziecko dlaczego tak robi? Bo się głód drze? Dlatego, że cały czas jest pod kontrolą centralnego układu nerwowego, on jeszcze nie jest niczym naruszony. I on mówi, że jeżeli będziesz długo żuł pokarm, to po pierwsze, zaczyna się tam pierwszy etap trawienia, ząbki pogryzą i rozdrobnią to jedzenie, ślina je nawilży, nie będzie potrzeba popijać. Ślina zawiera dwa enzymy, amylazę i lizozynę. Amylaza rozszczepia nam węglowodany, które wchłaniają się od razu w jamie ustnej, tak, i zasilają czystą glukozą nasz mózg, bo mózg i serce, wątroba nie potrzebują insuliny do przetworzenia na glikogen, tylko one się żywią czystą glukozą. I teraz to dziecko jak długo żuje, to oprócz tego, że rozszczepia węglowodany, oprócz tego, że nawilża śliną, to jeszcze jest lizozyna, która dezynfekuje jedzenie. Często jemy jedzenie brudnymi rączkami, tak? Brudnymi, nie wiemy, w różnych restauracjach, różne rzeczy są. Im dłużej będziemy żyli, tym bardziej to jedzenie zdezynfekujemy, tak? I potem, kiedy ono do żołądka pójdzie na drugi etap przetwarzania, tam jest stężenie kwasu solnego 2,5 pH, bardzo ważne, pH 2,5 nic nie żyje, wszystko umiera, wszystko ginie, więc jeżeli nawet takie rozdrobnione jedzenie trafi do tego żołądka i razem z tym jedzeniem trafi jakaś bakteria, czy jakiś pasożycik, czy cokolwiek, to w tym kwasie solnym zostanie zniszczony, tak? Ale o tym będziemy rozmawiali za chwileczkę. A więc, drodzy Państwo, nasze zdrowie leży w naszych rękach i dzisiaj się dowiemy, od czego ono zależy. Ta nasza komóreczka, najdrobniejszy organ, którym się nikt nie zajmuje, bo medycyna zajmuje się tym obszarem, jak jest chory narząd, to go leczy, jak jest chory system, to go leczy. Nie zajmuje się ani tkanką, ani komórką na pewno. I ta nasza komóreczka produkuje przez 24 godziny na dobę toksyny. Ona pracuje cały czas, to jest największe laboratorium na świecie. Każdego dnia dostarczamy do tej komórki substancje odżywcze. Tutaj aparat Golgiego, to jest największe laboratorium na świecie, około 3000 reakcji chemicznych w ciągu jednej minuty. I ona musi teraz po wyprodukowaniu przemiany tej energii przez mitochondria, ona musi wydalić co? Resztki przemiany materii, czyli toksyny. I tak jesteśmy zbudowani, tak nas stworzyła przyroda i tak działają nasze mechanizmy, że właśnie te toksyny produkowane przez komórkę rozpuszczają się w wodzie i to jest ich 80% wszystkich toksyn, jakie produkowane są w naszym organizmie, rozpuszczanych jest w wodzie i wydalanych przez co? Nerki. Przez nerki. I 20% toksyn jest rozpuszczanych w tłuszczach. 20%. I one są wydalane z żółcią przez co? Przewód pokarmowy. Jelita. Tak jest. Przez jelita. I te toksyny rozpuszczane są w tłuszczu, który jest, spływa z naszej wątroby. Producentami tego jest wątroba. O Jezu, nie tak jest. Wątroba. I pęcherzyk żółciowy. Pod jest trzustka, tak, która produkuje enzymy. I to, co powiedziałam, jeżeli do żołądka trafi już przerobione pożywienie, w żołądku ono się jeszcze trawi, rozdrabnia dalej, zamykają się drzwiczki od przełyku i od dwunastnicy i kiedy już ten drugi etap obróbki naszego pokarmu przejdzie, przechodzi do dwunastnicy. 23 cm, krótki taki odcinek, gdzie następuje rozszczepianie węglowodanów, białek i tłuszczy. I żeby to wszystko zostało prawidłowo zrobione, trzustka, gdzie ma enzymy trawienne i kiedy tutaj znajdzie się w tej dwunastnicy pokarm, to drogami drogi żółciowe otwierają swoje kraniki, spływa żółć, rozpuszcza toksyny z tego właśnie pożywienia i te toksyny wydala właśnie układem wydalniczym jelitem.
I tutaj co jest takie ważne? W naszym organizmie pracuje odpowiedni system trawienia, odpowiedni system funkcjonowania dalszych narządów. Mamy aż 5 narządów, które nie przestają pracować. To jest mózg, serce, wątroba, nerki i płuca. Te organy zawsze muszą mieć wodę, one zawsze muszą mieć tlen, dlatego że one nieustannie pracują. Zamykamy oczka, śpimy, one odpoczywają, tak? Śpimy, łóżka nie słyszą. Nóżki położymy, one też odpoczywają. A te 5 organów nie odpoczywa nigdy. I tak jak jednym z tych 5 jest ta wątroba i ona cały czas produkuje żółć. I tą żółć magazynuje w takim woreczku, pęcherzyk żółciowy to się nazywa. Ona tam może pomieścić 250 ml żółci. I kiedy trafia jedzenie tutaj do tej dwunastnicy, ta żółć spływa, otwierają się kraniki, spływa żółć do dwunastnicy i te toksyny zabiera. Jeżeli przerwa w naszym pożywieniu jest bardzo długa i w dwunastnicy nie ma żadnego jedzenia, to te krany się nigdy nie otworzą i ta żółć nigdy nie spłynie. A jeżeli nie spłynie, to dochodzi do zastoju. A jak żółć stoi, to co się dzieje? Tworzą się złogi, tworzą się kamienie, tworzą się stany zapalne i jak ten proces nie krąży, to zaczynają tam mieszkać różnego rodzaju pasożyty. A więc jesteśmy zbudowani w systemie, który ma swój zegar biologiczny i o każdej porze, o każdej innej porze inny organ albo pracuje, albo odpoczywa. Dlatego, żeby doprowadzić do prawidłowego rozpuszczania toksyn produkowanych systemem trawiennym, musimy zachować odpowiedni reżim przyjmowania pokarmu. To jest 4 godziny, 4 godziny, 6 i 8. Od śniadania do lunchu tak zwanego to są 4 godziny, od lunchu do obiadu są 4 godziny, od obiadu do kolacji jest 6 godzin i od kolacji do śniadania jest 8 godzin. Jeżeli w tym rytmie będziemy przyjmowali pożywienie, zawsze będzie ta żółć odpowiednio spływała. Jeżeli ktoś nie ma pęcherzyka żółciowego, bo już mu wycięto, tak, ma większy problem. Ta osoba powinna jeść częściej i mniej, żeby nie dochodziło do zastoju żółci w drogach żółciowych, które znajdują się w wątrobie. Bo ona nie przestaje pracować, ona dalej pracuje. Tylko nie ma zbiorniczka, który mogłaby tą żółć przechowywać. I to są toksyny właśnie produkowane z układu trawiennego, rozpuszczalny tłuszczem. 80% wydalanych przez nerki rozpuszczalnych jest w wodzie. Dużo to czy mało? Bardzo dużo. To jest najwięcej. Toksyny do naszego organizmu trafiają nie tylko w wyniku przemiany komórkowej, ale również z powietrzem, prawda? Oddychamy. Te toksyny produkowane są w naszym organizmie pod wpływem naszych emocji, pod wpływem naszego stresu. Tych toksyn jest bardzo dużo. A teraz spróbujmy sobie popatrzeć, co się dzieje w naszym organizmie, kiedy my zapomnieliśmy, że nasz organizm zbudowany jest w 70% z wody, że my jesteśmy takim wielkim akwarium, tak? Gdzie wszystkie 12 systemów, ich komórki, tkanki, to wszystko jest zamknięte w skórę, największy narząd, tak? I wszędzie tam jest woda. Komórka ma około 24 kg wody w sobie. Reszta wody znajduje się w narządach, czyli w tak zwanych międzykomórkowych przestrzeniach. Tak? Jest to tak zwany płyn śródtkankowy. I tego jest bardzo, bardzo dużo. Każdy narząd ma swoją ilość. Na przykład nasza krew zbudowana jest z czego? Z wody. 95%, około 95% to jest woda. I w tym naczyniu krwionośnym oprócz wody jest 5 milionów czerwonych krwinek. Jest 5 tysięcy białych krwinek i 150 tysięcy trombocytów, czyli inaczej płytki krwi. 150 tysięcy. I to ma swoje uzasadnienie. Reszta to jest woda. I te czerwone zabarwienie to są właśnie te miliony erytrocytów rozpuszczone w wodzie. Teraz co się dzieje w naszym organizmie, kiedy tej wody nie pijemy? Pierwszy objaw to jest nasze ciśnienie. Powinno być 120 na 80. Ale my postrzegamy, że mamy ciśnienie 110 na 70. Czasami nas zaboli głowa, tak? Wypijamy sobie kawkę,
Niektórzy, którzy znają właściwości zielonej herbaty, że też podnoszę zieloną herbatkę jeszcze. A to świadczy, że 10% toksyn nie rozpuściło się w wodzie. Dalej spada nam ciśnienie 100 na 60, to już 20% toksyn nie rozpuściło się w wodzie. Dalej 90 na 60 czy na 50, to już 30% toksyn nie rozpuściło się w wodzie. Drodzy Państwo, o czym to świadczy? Przeważnie lekarz mówi, że nie ma tu żadnego zagrożenia, tak? Bo jeżeli jest tam niskie ciśnienie, wypijemy kawkę, podniesiemy na chwilę ciśnienie, ale za chwilę to ciśnienie nam jeszcze bardziej spadnie, bo nie dosyć, że nie daliśmy wody, bo nikt nam o tym nie powie, to jeszcze tą kawką wydaliliśmy więcej wody z organizmu, a więc jeszcze bardziej obniżyliśmy to ciśnienie. Nasze naczynia krwionośne, wyobraźcie sobie ta buteleczka, nie? Jeżeli nie ma tej wody, a jaka jest nasza krew, kto z Państwa powie? O smaku jakim? Słona. Łzy są słone, tak? Pot jest słony, my jesteśmy słoni. 0,9% to jest roztwór fizjologiczny soli w naszym organizmie. 0,9%. I teraz jeżeli my tej wody nie ma, tej wody nam ubywa i robi się nam takie ciśnienie, to znaczy co? Że w naszych naczyniach krwionośnych ta sól zaczyna gdzie osiadać? Na ściankach tego naczynia krwionośnego, prawda? I teraz co się zaczyna dziać? Płytki krwi to są takie odźwierne, ja ich nazywam. One pełnią rolę odźwiernego na ściance naczynia krwionośnego. I kiedy poza komórką pojawi się jakaś bakteria, to one otwierają te drzwi i wypuszczają taki leukocyt, ciało obronne, żeby tą bakterię zniszczył, tak? I potem, kiedy już tą bakterię zniszczy, to system limfatyczny zabiera ją i wynosi, tak? I te drzwiczki są zamknięte. Natomiast jeżeli stężenie soli w tej krwi wzrasta, następuje zagrożenie zniszczenia ścianki tego naczynia krwionośnego. I nasz organizm, ten centralny układ nerwowy bardzo tego mocno pilnuje i żeby nie doszło do perforacji tej ścianki, bo jak wynaczyni się krew, to będzie wylew, jeżeli on nastąpi w mózgu, to wiadomo jakie są konsekwencje, czy w sercu, i on pilnuje tego bardzo i co robi? Zwiększa produkcję trombocytów. I już nam rosną płytki 200, potem 250, potem mamy 300 i zdarza się, kto z Państwa miał wynik 400 tysięcy płytek krwi? Mało kto z Państwa wie, ale zdarzają się, proszę mi wierzyć. I to jest wszystko zaznaczone jako prawidłowe. Co te płytki krwi robią? Raz, że tutaj blokują te wydostanie, wynaczynienie się tej krwi, a dwa, zlepiają nasze erytrocyty w takie skrzepiki. Tak? Bo trombocyty biorą również udział w krzepnięciu krwi. I teraz, jak oglądamy taką krew, to widzimy w polu widzenia, że krew nie płynie równo, tylko są grudki zlepione, tak? Skupiska czerwonych krwinek i biało. I znów jakaś grudka i znów biało. I kiedy tych skrzepików takich powstanie bardzo dużo, to nasz organizm zaczyna co? Pobudzać korę nadnerczy. To nad nereczkami mamy tutaj takie dwa kapturki. To jest kora nadnerczy, która produkuje hormony i zaczyna nam podnosić adrenalinę, bo taka zakrzepnięta krew z takimi skrzepikami, ona nie przedostanie się przez kapilary, które są w nerkach, ona nie dostanie się do kłębuszków i do filtru, gdzie jest przefiltrowana. I podnosi nam ciśnienie 180 na 130, żeby to wszystko przepchać. I mamy huśtawkę. Raz mamy ciśnienie bardzo niskie, raz ciśnienie bardzo wysokie. Taki stan powoduje, że w naszych naczyniach krwionośnych zaczyna być zakrzepica, żylaki. Tak, co jeszcze może być? Jeżeli długo się taki stan utrzymuje, może dojść do zawału, może być do zespołu zakrzepowego, może powstać
zespół pozakrzepowy, czyli tak zwane wrzodziejące zapalenie podłudzie. Znacie Państwo taką chorobę? Znacie. Dalej nie pijemy wody, bo nikt nam o tym nie mówi, że to woda jest podstawowym rozpuszczalnikiem. I wtedy nasz organizm zaczyna uruchamiać następny organ, którym jest co? Skóra. Skóra ma swoje dodatki w postaci zębów, paznokci i włosów, tak? Zęby, paznokcie, włosy. I co się zaczyna pojawiać? Sucha skóra, liszaje na skórze, pryszcze. Zaczynają nam wypadać zęby. Bardzo często idziemy do stomatologa, ząb jest cały, a od korzenia zepsuty. To znaczy, że nasz organizm szuka drogi uwolnienia toksyn. Psują się korzenie, dziąsła, tak? Mamy paradontozę, bo którędyś chce organizm te toksyny nierozpuszczone wydalić. Pojawiają się pryszcze, wysypki. Dalej nie pijemy wody. Idziemy do lekarza, bo mamy wysypkę. Pojawia się alergia, jest to oznaczone jako alergia. Dostajemy maści, kiedy maści zadziałają, zginie wszystko ze skóry, skóra jest bardzo ładna, odstawiamy maści, skuteczne, pomogło. Mija tydzień, dwa i jest jeszcze większa ekspansja tych wszystkich pryszczy, lisza i zmian na skórze. Dlaczego? Bo nasz bardzo genialny organizm, jak zobaczy, że się pootwierały te drzwiczki, które były wcześniej zamknięte przez maści, kremy i inne smarowidła, zaczyna nam wykorzystywać te otwarte drzwiczki i wyrzucać to wszystko na skórę. Dalej nie pijemy wody, smarujemy. Pojawiają się dermatozy, liszaje. Zaczynają nam się co? Kruszyć? Paznokcie. Co to znaczy? To znaczy, że stężenie soli jest tak duże, że zaczyna nam rozpuszczać tą płytkę. Pojawiają się takie rąbki i w tych rąbkach znajduje się bardzo dobre miejsce dla odkładania się czego? Przede wszystkim grzybków. Tak? Najczęściej spotykane choroby naszych paznokci to są grzyby. Pierwotna przyczyna brak wody, tak? Złuszczenie się. Sól zniszczyła nam prawidłowo elastyczne płytki. Dalej nie pijemy wody, smarujemy, mamy bardzo dużo odżywek na paznokci, żeby były dobre. Zamykamy wszystkie możliwe drogi, żeby toksyny się wydaliły. I dalej przychodzi nam z pomocą co? Układ kostno-mięśniowy. Jeżeli pojawiają się tylko jakiekolwiek, wody nie pijemy, pięć organów bez wody nie żyje. Tak? Mózg, serce, wątroba. Nasz organizm z każdego innego organu tą wodę zabierze. Zabierze po to, żeby te pięć miało. I nasze kości wysychają. I nasze przestrzenie stawowe wysychają. I tam każdy staw, każdy trzon kręgosłupa zbudowany jest z około 26 do 30 drobnych stawików. W tych stawach otwierają się przestrzenie, zaczynają się tam odkładać grzyby. Zaczynają się tam odkładać nierozszczepione, nieprzetworzone kryształy minerałów. Zaczynają się pojawiać osteofity. Zaczyna się robić proces zwyrodnienia kręgosłupa. Mało tego, nie ma wody, mięśnie są wiotkie. Dzisiaj około 60% młodzieży ma problemy z normalnością kręgosłupa. Są to skoliozy, są to podwichnięcia, tak? Są to wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w układzie kostno-mięśniowym. No i mamy tak, skolioza, mamy artroza. Jeżeli są artrozy i dalej ten proces trwa, nie ma dalej wody i środowisko się pojawia patologiczne, to znaczy patologiczne dla organizmu, bo robi się środowisko kwaśne, zaczynają tam zamieszkiwać różnego rodzaju bakterie, grzybki. Tam dla nich jest bardzo dobre środowisko, bo grzybki rosną w środowisku beztlenowym, w środowisku kwaśnym. I cała masa różnych dolegliwości, łącznie z ZZSK, bardzo popularna choroba, szczególnie u mężczyzn. A pierwsze objawy to takie, że wstawaliśmy elastycznie, a teraz po jakimś czasie stajemy sztywni. Nie możemy się schylić, tak? Rano wstaniemy, musimy się rozchodzić. Znany jest Państwu taki temat?
Jak już się rozchodzę, to idę, ale na początku wszystko jest suche. Brak wody, bo któryś z tych pięciu organów zabrał nam wodę z tych stawów. Dalej nie pijemy wody, bierzemy leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, tak? Ale nikt nam nie mówi, że nie trzeba pić wodę. I tutaj już zaczyna się pojawiać problem w czym? W układzie moczowym. Układ moczowy. Jeżeli mamy duże stężenie soli, tak? A ta sól przechodzi razem z krwią przez nasze nerki, to gdzie ona usiada? Prawo fizyki. Na dole. Na dole. Tak? Nerki co? Opuszczają się. Pierwszy objaw jest co? Nefroptoza. Obniżenie nerek. A jak nerki się obniżą, one leżą bardzo bliskim w sąsiedztwie układu wydalniczego, konkretnie naszych jelit. Wszystkie infekcje tam zaczynają trafiać. Bardzo często jest tak, że mamy zapalenie miedniczek, że w naszych nerkach zaczyna żyć Escherichia coli. Znana taka bakteria? Bardzo groźna. Ona jest tam bardzo potrzebna, ale w jelicie grubym. Ona tam pełni bardzo dobrą rolę. Ale kiedy nasze nerki opuszczają się, te wszystkie bakterie przedostają się do naszych nerek. Nefroptoza jest to pierwszy symptom do kamicy nerkowej. Drugie, zaczyna pojawiać się piasek w nerkach, trzecie kamienie. W czwarte zaczynają być zapalenia odmiedniczkowe nerek. U dzieci to widać moczenie nocne, tak? Dziecko było zdrowe, wszystko było dobrze, tylko mamusia poiła soczkami, nie dawała wody, bo nikt nie jest powiedziane, bo od urodzenia dzieci są glukozą pojone zamiast wodą, zanim mama zacznie je karmić, tak? W pierwszej dobie mama nie może nakarmić dziecka, to dziecko dostaje w szpitalu glukozę, a za chwileczkę powiem, jakie są tego konsekwencje. Pojawiają się potem zapalenia. Jako szóste kłębuszki nerkowe, jako siódme zaczyna się pojawiać niewydolność nerek. I dalej nie pijemy wody. W konsekwencji to te nerki są już dializowane, bo już nie są w stanie przepuścić takiej gęstej krwi nienawodnionej. Ale jeżeli jeszcze jakoś funkcjonujemy, bierzemy leki przeciwzapalne, tak, cały czas leczymy się, nikt też nie mówi o wodzie, wręcz przeciwnie, mówi, jak nerki niewydolne, to nie pić wody. Czyli jeszcze bardziej zagęścić nam to wszystko, żeby one jeszcze bardziej cierpiały. I kiedy już układ moczowy daje o sobie dobrze znać, zaczyna się w naszym organizmie pojawiać głód. Nic nie jest wydalone, toksyny kłębią się w naszym organizmie, zakwaszają nasz płyn śródtkankowy. Nie ma co dostarczyć, dotransportować do naszej komóreczki substancji odżywczych, bo nie mają się te substancje odżywcze w czym rozpuścić. Nie ma komu zabrać tych toksyn, komórki się zakwaszają i zaczyna się tak zwany głód. Czym on się w naszym organizmie objawia? Nie ma żadnych powodów, nie ma żadnych przyczyn, bolą nas mięśnie, bolą nas kości. Jesteśmy cały czas zmęczeni, a ten ból taki nieokreślony, miał ktoś z Państwa taki nieokreślony ból, nie wiadomo z jakiego powodu bolą nas mięśnie, plecy bolą nas, to jest wołanie komórek o jedzenie. Te komórki umierają z głodu, bo nie mają się w czym rozpuścić substancje odżywcze. I wtedy co? Zaczyna się pojawiać duży apetyt. Czujemy głód, już taki głód fizyczny. Bo jeżeli nie reagujemy na głód komórkowy w postaci bólu, zaczyna się pojawiać głód fizyczny. Zaczynamy jeść coraz więcej. Coraz więcej zaczynamy jeść i powstaje z tego tytułu otyłość. I teraz jest paradoks. Bo jeżeli jakąkolwiek wodę wypijamy, a nie każda woda jest wodą, musicie Państwo to wiedzieć, i osoby, które przychodzą na takie spotkania tutaj to wiedzą, że nie każda woda jest wodą, woda, którą wypełniony jest nasz organizm, która pozytywnie spełnia rolę, tak, jako tego największego rozpuszczalnika, ma swoje parametry. Jeżeli jest otyłość, jeżeli jest gromadzenie się wody tak zwanej nieprzyswajalnej, która nie jest wodą, zaczyna się ta tkanka tłuszczowa
zwiększać swoje obszary. I tkanka tłuszczowa tutaj z tą wodą nieprzydatną dla organizmu stanowi magazyn toksyn. Dlatego bardzo często jest tak, że osoby, które zaczynają pić wodę żywą, wodę, która spełnia wymogi naszego organizmu, strukturalną wodę, tak, o odpowiednim pH. Ja miałam taki przypadek, że osoba po 2 tygodniach picia tylko wody, takiej wody, jaka jest potrzebna w naszym organizmie, straciła 6 kg wagi. Dlaczego? Bo jeżeli zaczęła systematycznie podawać tą wodę do organizmu, organizm zaczął pozbywać się tej wody z rezerw. A jak zaczął pozbywać się tej wody z rezerw, tej niepotrzebnej, to w wyniku ruchu, tak, zaczął się spalać tłuszcz. Bo jeżeli my na energię tracimy tkankę tłuszczową, tak, ona automatycznie ubywa. Ruszamy się i spalamy ten tłuszcz. Jeżeli ta tkanka tłuszczowa jest otoczona wodą, ona się nigdy nie spali. Próbowaliście kiedykolwiek rozpuścić tłuszcz w wodzie? No, on się nie rozpuści. Tak samo i w naszym organizmie. Dopiero jak się pozbędzie organizm tej niepotrzebnej wody, to na ruch, na naszą energię spalamy ten tłuszcz i chudniemy. Jest to otyłość. I tutaj co? Pojawia się jeszcze bardzo często niedoczynność naszych hormonów, niedoczynność tarczycy. Spowalnia się nasz metabolizm i zajmujemy się już. Dietetyk się nami zajmuje, tak? Endokrynolog, dostajemy hormony. Wszystkie hormony są dla nas niepotrzebne z zewnątrz. Nasz organizm sam je produkuje. Tylko żeby dobrze je wyprodukował, musimy mieć odpowiednią ilość cholesterolu. Boicie się Państwo wysokiego cholesterolu? Wszyscy się boicie, nie? A cholesterol to jest coś, bez czego nie działa nasz system endokrynny. Żaden hormon się nie wytworzy, jeżeli nie ma cholesterolu. Jeżeli nie ma cholesterolu, nie mamy dobrej odporności. Cholesterol jest nam potrzebny, tylko on musi być odpowiednio metabolizowany i odpowiednio wykorzystywany. No i kiedy już to wszystko mamy za sobą, tak? I ciśnienia, i skórę, i zęby, i kości, i układ moczowy, i układ oddechowy, i jeszcze tutaj właśnie, mówiłam, że coś przeoczyłam. Układ oddechowy po skórze wchodzi. Układ oddechowy. Bo kiedy mamy wysypki, alergie uzewnętrznione na naszej skórze, to przeważnie idziemy do alergologa i dostajemy leki na alergię, tak? I kiedy zatkamy tymi lekami wszystkie możliwe jeszcze drogi, to układ oddechowy nam przychodzi z pomocą i układ limfatyczny. Limfa nam ciągnie wszystko z dołu do góry i wyrzuca którędy? Łóżkami, migdałkami, zatokami, prawda? Idziemy do laryngologa. Najpierw pojawia się katar. Leci nam z noska woda i mamy jotrywin. Już reklama nam mówi, czym zatkać te dziurki, żeby organizm nie wylał tych toksyn. Bo on jak nie ma wody, to on szuka każdej jednej możliwości. Najpierw jest to katar wodny, potem jest katar ropny, bo już dołącza się limfa. Potem zaczynają być zapalenia ostrzeli. Potem krtań, tchawica, ostrzela i na końcu płuca, tak? I to wszystko właśnie dlatego, że brakuje wody, tak? Mówiłam, coś wspomniał. I kiedy już, zobaczcie Państwo, te wszystkie zawiodły systemy. Tu leczymy się, tylko nie pijemy wody, toksyny ciągle produkujemy i ciągle nie mają się w czym rozpuścić. Włącza się system ginekologiczno-położniczy, tak? Ginekologiczno-położniczy. Ja jak jeden z takich bardzo sympatycznych lekarzy, on się zajmuje reanimacją noworodków, powiedział, jest 14 lutego, Dzień Wielkiej Miłości, spotyka się dwoje ludzi i popada coś w komórkę, co się nazywa embrionek. I ten jeszcze nie dziecko, jeszcze nie płód, tylko embrionek. 1 gram tego embrionku produkuje tyle toksyn, co 100 gramów dorosłej tkanki. I jest ciąża.
w 8 tygodniu ciąży, jeszcze zanim się pojawi łożysko, bo potem to już łożysko przejmuje funkcję oczyszczania, pojawiają się u dzieciątka co? Nereczki. 8 tydzień. W 12 tygodniu pojawia się łożysko. I co te nerki mają zrobić? Mają przefiltrować toksyny, które w tym już płodzie się znajdują. Toksyny nie mają się w czym rozpuścić, bo ta młoda dziewczyna, która przeszła jej ustawki ciśnienia i miała różne bronchity, i miała wysypki i pryszcze na twarzy, i miała skrzypiące kolana, i miała problemy z nerkami tak często, i to wszystko, dalej nie pije wody. I to zaczyna się od 8-10 tygodnia. Zatrucie ciążowe. Rośnie ciśnienie u ciężarnej mamy, tak? Pojawiają się obrzęki, pojawia się białko w moczu i ten stan nazywa się gestoza. Zatrucie ciążowe. I mama cierpi, dziecko cierpi, tak? Cały czas jest na podtrzymaniu. Jak jest na podtrzymaniu, co takiej mamie dają? Dokładnie. Dają kroplówkę, rozcieńczają te toksyny, nie wiedząc nawet, że to robią, nawadniają, zmniejszają stężenie mocznika i tak dalej. No i w końcu jest już poród, rodzi się dziecko. W drugiej, trzeciej dobie pojawia się żółtaczka fizjologiczna. Bo dziecko, które emitowało toksyny poprzez łożysko, prawda, nagle jest, styka się z rzeczywistością, świata otaczającego. Z powietrza łapie toksyny i w pierwszej dobie jeszcze mama nie karmi, tak? Nie podawane jest dziecko do karmienia. Dziecko powinno dostać czystą wodę. No dzisiejsza tradycja medyczna mówi, że dziecku trzeba dać glukozę. Ale to już nie we wszystkich szpitalach, na szczęście. To tam, gdzie nie podają glukozy, tylko wody, to jest właśnie wielkie szczęście trafić. Na naszym języczku, języczku każdego dzieciątka jest 23 kubki smakowe. Jeżeli to dziecko jako pierwsze dostanie glukozę, glukoza z nieczystym środowiskiem spowoduje rozrastanie się grzybków. Te grzybki trafiają do układu pokarmowego tego dziecka i kiedy mama następnego dnia zaczyna karmić to dziecko mlekiem, w którym znajdują się laktobifidobakterie, to już one tam nie wejdą do jelitka tego dziecka, bo już tam są te grzybki, które powstały wcześniej i mówią, my tu jesteśmy, wam nie trzeba. Zamykają ten obszar. W drugiej, trzeciej dobie pojawia się żółtaczka fizjologiczna. Znane to jest dla państwa? Tak. To powiem, że osoby, które całą ciążę prowadziły z wodą koralową, u tych dzieci żółtaczka fizjologiczna nie występuje. I jeżeli mama piła wodę, drugi, trzeci dzień żółtaczka znika, to jest fizjologiczny stan. Jeżeli mama nie piła wody, dziecku wody nie dają, mama sama wody nie pije, ten stan żółtaczki przeciąga się dłużej, intensywność zarzucenia skóry jest bardzo duża i co wtedy robi medycyna? Naświetla teraz, to jeszcze gorzej, bo jeszcze kiedyś to główkę, kroplówka, fizjologiczny roztwór soli, toksyny się rozpuściły, bilirubina spadła i dziecko szło do domu. Ale nikt dalej mamie nie powiedział, że trzeba wodę pić, że dziecku trzeba dawać wodę, wręcz przeciwnie. Nasza współczesna medycyna mówi, że jak mama karmi piersią, to nie wolno dziecko poić wodą. To jest ogromny błąd. Dziecko w pierwszej kolejności powinno pić wodę, żeby przygotować organizm do przyjęcia jedzenia, rozpuszczenia toksyn i kalenia. Tego się nie robi. I widzimy, że nasze dziecko przestaje, w ogóle nie chce jeść piersi. Mama piersią karmi, a dziecko pluje. Dlaczego? Bo w tym mleku jest pełno toksyn. On tych toksyn nie chce przyjąć. Dziecko przestaje przybierać na wadze, robi się sinę jak pergamin, tak? I lekarz mówi, proszę odstawić pierś i wprowadzamy mleko sztuczne. Ale jeszcze, zanim wprowadzimy to mleko sztuczne, to u dziecka widzimy na twarzy co? Rumiane takie zmiany. Skórka robi się twarda. To już w ogóle jest nietolerancja mleka.
Pewnie, że będzie nietolerancja mleka, skoro napoiliśmy je glukozą. Laktobakterii tam nie ma, nie ma czym trawić tego mleka, tak? A jeszcze w tym mleku od mamy jest pełno toksyn, bo wody nie pije, tak? Tylko herbata jeszcze z mlekiem. Widzieliście kiedy krowę, która by piła mleko? Ale krowa nie. Krowa je trawę. I matka karmiąca powinna jeść sałatę, bo w sałacie jest najwięcej wody z wszystkich warzyw. I jest zielony chlorofil, który pomoże toksyny wyprowadzić. Tak? I dalej. Najpierw jest co? Najpierw jest żółtaczka. Potem jest rumień na twarzy. Potem jest niedostatek wagi. I kiedy już mama idzie na sztucznym karmieniu z dzieckiem do domu, po tygodniu czy dwóch, zauważa, że wszędzie tam, gdzie się rączka zgina, czy nóżka zgina, zaczyna pękać skórka. To się nazywa atopowe zapalenie skóry. I na to idą maści sterydowe, i na to idą sterydy. I dalej się nie pije wody, tylko się zaczyna leczyć. I teraz popatrzcie Państwo, jedna tylko rzecz. Woda. Ilu lekarzy zajmuje się nami? Kardiolog, tak? Naczyniowiec, chirurg. Trzech? Trzech. Układ? Oddechowy. Laryngolog, pulmonolog, alergolog, tak? Następnych trzech. Dalej, skóra, zęby. Dermatolog, kosmetolog, tak? Bo musimy czymś to wszystko wklepać, nie? Musi ładnie wyglądać. Dermatolog, kosmetolog, stomatolog, układ kostno-mięśniowy, reumatolog, ortopeda, traumatolog, tak? Bo trzeba wymienić staw, wymienić jeden, drugi, trzeci. Następny trzech. Dalej. Układ moczowy. Tak, układ moczowy. Nefrolog. Urolog. No i w końcu chirurg, bo te kamienie trzeba czymś wygroić. Dalej. Głód, otyłość, dietetyk, endokrynolog. Kto liczy ilu specjalistom dajemy pracę? Dalej. Ginekolog, tak, położnik, pediatra. I żaden z tej całej plejady lekarzy i specjalistów nie powie, że główną przyczyną tych wszystkich chorób jest niedostatek wody. Brak wody w organizmie. Czy to jest dla Państwa zrozumiałe? Lekarze uważają, że to jest bzdura, jak się to mówi. Naprawdę. Bo nie mają wiedzy o zdrowiu. Naprawdę. Drodzy Państwo, żaden lekarz nie ma wiedzy na temat zdrowia. On nie jest do tego kształcony. On jest doskonałym specjalistą w leczeniu chorób i trzeba im oddać szacunek. Bo wszystko to, co robią, w tym, co byli kształceni, robią naprawdę dobrze. Albo najlepiej, jak potrafią, najlepiej zgodnie z ich wiedzą. Nie możemy absolutnie negować działań lekarzy. Tak są wyszkoleni, tak są nauczeni i tak postępują. Za zdrowie, sami żeście Państwo powiedzieli, kto jest odpowiedzialny? Ja. Sam. I po to są te szkoły. I po to dzisiaj się tutaj Państwo tego uczycie. Żeby te informacje, jeżeli chociaż trochę zapisaliście albo zapamiętaliście, nie zostawiać sobie i powiedzieć, a lekarze mówią, że to nieprawda. Tylko przekazać innym. A najlepiej, jeżeli sami Państwo spróbujecie to zrobić. Zacząć pić wodę. Zacząć pić wodę, żeby utrzymać tak zwaną ekologię w naszym wnętrzu. To wszystko, o czym tu mówiłam, o pracy wątroby, o pracy trzustki, o prawidłowym jedzeniu, o prawidłowym trawieniu, o prawidłowym piciu wody, o rozpuszczaniu toksyn, prawda? To się nazywa ekologia naszego organizmu. I żeby ta ekologia w nim była zachowana, musimy co? Dostarczać do organizmu tlen.
Musimy szukać czystego powietrza. Sam tlen nie wejdzie do komórki, jeżeli nie znajdzie wody, bo woda jest rozpuszczalnikiem tlenu. Tak? To woda niesie ten tlen do naszych komóreczek. I bardzo łatwo to sprawdzić, robiąc takie, oglądając krew pod mikroskopem, żywą krew. Bo osoby, które piją wodę, to właśnie te erytrocyty płyną każdy oddzielnie, tak? Wypełniają cały obraz takim ruszającym się i każdy erytrocycik ma taką aureolkę, tak? To jest tlen i widzimy. I jak ktoś przyjdzie do gabinetu i mówi tak, ja piję wodę, tak, ja się dobrze czuję, ja się ruszam. I ja patrzę na tą krew, a tam są te rudeczki takie pozbijane, tak? Kubka tych erytrocytów i woda, kubka erytrocytów i woda, albo takie słupeczki postawione, to już na pewno tam jest duże stężenie soli. Już na pewno nie pije wody, już na pewno nie rusza się i na pewno się nie dotlenia, tak? I taki obraz jest. To jest ta nasza ekologia, żeby było tlen, żeby był tlen, żeby ten tlen miał się w czym rozpuścić. Jaką wodę powinniśmy pić? Jaką? Przede wszystkim musi mieć odpowiednie pH, poziom wodoru. I on musi być większy niż 7,5. Dlaczego to jest takie ważne? Miernikiem naszego życia jest pH naszej krwi. I ono waha się w granicach 7,45, 7,35 to jest zdrowa nasza krew. Tak? Jeżeli jest w tętnicach krew, to jest 7,45. Jeżeli jest w żyłach, to jest 7,35. Bo ta żylna krew jedzie po tlen, tak? Do naszych płuc. Jeżeli spadnie do 7,1, następuje zgon. Czyli tak zwana hipoksja. Umieramy. I nasz organizm nie obchodzi, jak będą funkcjonowały inne organy. Nasz organizm pilnuje, żeby nie doszło do spadku pH naszej krwi poniżej 7,2. A my pijemy co? Wody mineralne 6, gazowane 5, herbaty 4, kawy 3, a przeważnie dzisiaj dominują wszystkie napoje, które mają pH 2,5. I ktoś taki młody człowiek na takim spotkaniu powiedział, no bo się ja piję Pepsi-Cola, cała rodzina pije Pepsi-Cola i mnie umieramy. Dlatego, że co? Centralny układ nerwowy wyrzuca do tej krwi. Wapno, magnez, sód i potas. Zasadowe, silnie minerały, żeby utrzymać równowagę kwasowo-zasadową. I nie obchodzi, że wypadną nam zęby. Jego nie obchodzi, że będą nam strzemały kości, że będziemy mieli osteoporozę. Centralny układ nerwowy pilnuje, żebyśmy nie umarli. Na kości się nie umiera, bez zębów też żyć można, nie? A więc pH ma być 7,5. Ile tej wody mamy pić, to już każdy chyba wie. Jest jedna norma dla każdego człowieka. To jest 30 ml na kilogram masy ciała. Zgadzacie się ze mną? W zależności od tego, ile ważymy, tyle wody mamy pić. 100 kg to 3 litry. To jest dolna granica. A jeżeli mamy jeszcze takie mocne zakwaszenie organizmu, mało tej wody, to nawet do 40-50 ml wody na kilogram masy ciała. Jaki jeszcze parametr musi ta woda spełnić, żeby trafiła do naszych komórek? Musi mieć co? Potencjał redox. Woda, którą mamy spożywać, ma być antyoksydantem. Ona musi mieć ładunek ujemny. Dlaczego? Bo nasza królowa, ta nasza komóreczka najważniejsza, bo to od niej wszystko zależy, ma ładunek na błonie dodatnie, chociaż sama pracuje w środowisku ujemnym, tak? Ale na błonie ma dodatni ładunek. Jeżeli woda będzie miała potencjał redox dodatni, komórka jej nie przyjmie. Organizm sobie tam poradzi, nie? Ale znów użyje tego wszystkiego, żeby ją przetworzyć, a więc musi być ujemnie naładowany. Jaki jeszcze musi spełniać warunek woda, żeby dostała się do naszych tkanek i komórek? Kto wie? Musi być mokra, nie? Musi mieć napięcie powierzchniowe bardzo niskie.
bo woda pełni rolę jaką? Rozpuszczalnika i transportera. Jest to najważniejsza substancja odżywcza w naszym organizmie. Jeżeli ona będzie miała wysokie napięcie powierzchniowe, wejdzie coś do środka czy nie? Nie. Komary siadają na tafle jeziora i się nie topią. Tak? Bo jest duże napięcie powierzchniowe. Jeżeli woda, którą będziemy pili, będzie miała duże napięcie powierzchniowe, to będzie tylko balastem do naszego organizmu. Organizm nie będzie wiedział, co ma z nią zrobić. Będzie magazynował ją w postaci obrzęków albo tkanki tłuszczowej. Tak? Więc woda musi mieć niski, 30 dim na decymetr sześcienny, czyli na litr. Jaki jeszcze parametr musi spełnić ta woda? Musi być roztworem nienasycony, a więc mineralizacja nie powinna być, mniejsza niż 300 mg na litr. I te wszystkie wody, które tak są reklamowane, one nie spełniają tych wymogów. One mają 800, 1000, 1200 mg, tak? Taka muszynianka 1200, cisowianka. Jakie dobre wody mineralne. Takie wody możemy pić nie dłużej niż tydzień. I tylko po to, żeby ewentualnie uzupełnić minerały, które nasz organizm musi potem i tak przekształcić w formę jonową. Możemy to pić. I teraz, jeżeli taka woda mineralna jest syntetycznie naładowana, tak, napisana, mineralizowana, tak, ona jest roztworem jakim? Nasyconym, nasyconym minerałami. Ona już nic do siebie nie wpuści. A więc pijmy wody, które mają naturalną mineralność źródlaną, tak? Najlepiej źródlane wody. Co jeszcze musi być bardzo ważnego? Temperatura tej wody 36,6 stopnia Celsjusza. To jest temperatura naszego ciała. Taka woda jest dla naszego organizmu przyswajalna. Organizm nie musi tracić energii na jej podgrzewanie. Tak? Ona się wchłania bardzo szybko i w takiej ciepłej wodzie właśnie rozpuszczają się tłuszcze. Już nam cholesterol na ściankach naczyń się nie odłoży, tak? Bo ta ciepła woda będzie jednocześnie rozpuszczalnikiem. I to są tak zwane fizyczne parametry wody. Czy coś pominęłam? Nie, nie, właściwości fizyczne. To wszystko, tak? pH, redoks, napięcie powierzchniowe, mineralizacja i temperatura. I jest jeszcze jedna rzecz, są dwie jeszcze wartości, na których nie znajdziemy w żadnej wodzie butelkowanej. Są tylko niektóre miejsca na świecie, gdzie taka woda jest i jeszcze natura nam daje z nieba czasami. Parametr wody to jest struktura wody. Struktura wody. Woda, którą powinniśmy dostarczać naszego organizmu, musi mieć strukturę. Dlatego, że co to jest ta struktura? Jest to odpowiednie ułożenie klasterów, tak? Między jednymi a drugimi klasterami przepływa informacja. Przepływa substancja, którą chcemy dotransportować do komórki. I woda jako jedyna substancja ma trzy stany skupienia. To jest lód, tak? Ciało stałe. To jest woda jako ciecz i to jest co? Para. Tak? Tak? Czyli gaz. I teraz, jeżeli zmrożona woda w niebie jest, tak? I ona spada na naszą ziemię, to nie spada w grudkach, tylko spada w płatkach. I te płatki śniegu to jest właśnie ta struktura tej wody. I dlatego pies, jak idzie z nami na spacer, to on się chętniej napije wody z kałuży niż z butelki najlepszej mineralnej wody. Rozumiecie Państwo dlaczego? Bo jest ta woda strukturalna. To jest woda, która ma pamięć, niesie informacje. Jak Państwo wiecie, są takie miejsca na świecie, gdzie ludzie jadą i uzyskają zdrowie. To jest Lourdes na przykład, tak? Dlaczego? Bo ludzie tam mają same dobre, pozytywne emocje. Ludzie tam się modlą. I tą wodę pijąc, wprowadzają wszystko to, co proszą, wprowadzają wszystkie pozytywne emocje i tworzą harmonię. Harmonię ducha i ciała. Bo w naszym organizmie, oprócz tego, że jest świat fizyczny, ten, o którym tu powiedziałam, pracuje 12 systemów i tak dalej, to jeszcze są cztery światy. To jest świat fizyczny,
który objawia się tym, że musimy pracować, pozyskiwać środki na życie, ruszać się i tak dalej. Drugi świat to jest świat emocjonalny, trzeci to jest sensoryczny i czwarty to jest intelektualny. A więc musimy się ruszać i pracować, musimy zdobywać wiedzę tak jak tu, musimy mieć uczucia, umieć je rozpoznawać, dlatego że to właśnie emocje, to właśnie uczucia powodują, że w naszym organizmie zaczyna następować destrukturyzacja płynów śródtkankowych. A wszędzie tam, gdzie nie ma dobrej struktury, zaczyna się patologia, zaczynają się tworzyć procesy patologiczne i chorobowe. Zapraszam do obejrzenia filmu Emoto Masaru Pamięć Wody. Świetny film, teraz zbliża się weekend, proszę to obejrzeć. I zobaczycie Państwo, jak zmienia się nasze wnętrze pod wpływem naszych emocji. Dla wielu to będzie taka lekcja dobra, nie? Kiedy mamy się na kogoś obrazić, kiedy mamy na kogoś nakrzyczeć, nie? Czy może warto się pohamować, żeby tej struktury wierzyć. I taką wodę powinniśmy pić. I naszą ekologię tworzy właśnie taka woda. I trzeci warunek naszej ekologii to jest jedzenie. Jedzenie. Takie jedzenie, które spowoduje, że komórka będzie mogła się budować. Każdego dnia w naszym organizmie miliony komórek umiera i miliony komórek się rodzi. Jeżeli ten stan równowagi jest zachowany, jeżeli komórki dostają dobre jedzenie, żyją w środowisku strukturalnym, czyściutkim, to one urodzą nowe komórki. I według naukowców zdolność rodzenia komórek w naszym organizmie jest przypisana na 120 lat. Natomiast jeżeli my nie dostarczymy odpowiedniego jedzenia naszym komórkom, to niestety więcej komórek umiera niż się rodzi. I wtedy zaczynają się procesy patologiczne, chorobowe, zaczynamy po prostu gasnąć, umierać. I tak jak jesteśmy zaprogramowani na 120 lat, kończymy życie często w wieku 50 lat, 60 lat, tak? Ja mam pytanie, bo mówiła Pani, że dwóch składników, na przykład dwóch parametrów nie zawiera woda w butelce. Pierwszy parametr to struktury, a ten drugi? Drugi parametr to jest, no, nie ma pamięci. Nie jest wodą żywą, jest wodą martwą. Struktura wody i pamięć wody, tak? Pamięć wody. Pamięć informatyczna wody, ja ją omówiłam, a nie napisałam. Tak? Także przepraszam. I od tego jedzenia właśnie zależy to, ile naszych komórek umrze, a ile się urodzi. Jakie to jest jedzenie? Na pewno musi to być jedzenie żywe. Na pewno musi to być jedzenie nieprzetworzone, niekonserwowane, nieuzupełniane chemicznymi substancjami. Każdego dnia nasza komórka potrzebuje dostać, każda, jest ich około 80 milionów, powinna dostać 28 aminokwasów. To są cegiełki. 20 nasz organizm sam sobie wytworzy, ale 8 musimy dostarczyć z jedzeniem. Jeżeli byśmy chcieli to obrazowo powiedzieć, jak wygląda budowa naszego domu, tak wygląda budowa naszych komórek. 28 aminokwasów to są cegiełki, tak? Dom budujemy z cegieł. Fundament mamy od rodziców, tak? Z fundamentem przychodzimy na świat, bo to, co jest w rodzicach, z tego my jesteśmy stworzeni. Dziedziczymy. Nie genetyka, tylko dziedziczenie, tak? Jeżeli rodzice byli zdrowi, fajnie się odżywiali, wszystkie co spełniali, to my mamy bardzo mocny fundament i na tym fundamencie budujemy swoje komórki, z których robimy się dojrzałymi osobnikami. To są cegiełki. Żeby te cegiełki związały się ze sobą, potrzebujemy zaprawy. To jest 15 minerałów i 12 witamin. Tak? I żeby te minerały, te cementy, te wapna i to wszystko się związały, potrzebujemy 7 grup enzymów. I teraz, kiedy już mamy ten domek taki zbudowany, to żeby energia nie uciekała, to musimy ten domek co? Otynkować. Do tego otynkowania potrzebujemy 3 nienasycone kwasy omega, to jest 3, 6 i 9. I jeżeli każdego dnia dostarczymy naszym komóreczkom takie jedzenie, to tyle komórek, ile umrze, tyle się urodzi. I te komórki będą miały pamięć informatyczną niesioną przez strukturalną wodę. I będą żyły w środowisku
zdrowy. Alexis Carrel, francuski uczony, bardzo, bardzo dawno temu otrzymał Nagrodę Nobla, ponieważ on przeprowadził takie doświadczenie. Znacie to doświadczenie Państwo. Wyjął serce kury, włożył do pojemnika wypełnionego wodą strukturalną. Każdego dnia dostarczał wszystkich substancji odżywczych, którymi odżywiają się nasze komórki, budują się komórki. I tak robił to każdego dnia. Jak Państwo myślicie, ile lat to serce żyło? Długo. Długo. Tak jest. Po 36 latach Alexis Carrel przerwał doświadczenie serca żyło. Dostał za to Nagrodę Nobla. Konkluzja jest taka, że nasza komórka praktycznie jest nieśmiertelna, może żyć wiecznie. To tylko płyn w otoczeniu, którego ona żyje, ma wpływ na jej destrukcję. Wymieniając ten płyn, zagłębiając to strukturalne środowisko, możemy uzyskać efekt długowieczności naszych komórek. A jeżeli nasze komórki będą długowieczne, to i my będziemy żyli długo, tak? I nie będziemy chorowali. Życie bez chorób naprawdę, proszę Państwa, jest możliwe. I to musimy, o to musimy zadbać. Nikt o tą ekologię naszego wnętrza nie zadba bardziej niż my sami. Musimy tylko wiedzieć, co mamy dostarczyć do organizmu, jakie warunki musimy spełnić, żeby on mógł wszystkie procesy wykonywać nienagannie. Czy to wszystko jest jasne i zrozumiałe dla Pani? Filozofia Carrela jest bardzo prosta. Każdego dnia, bez jednego dnia przerwy, musimy co? Nawadniać organizm. Wiemy, czym nawadniać. Każdego dnia tracimy płyny z organizmu. 1,5 litra około wydalamy z moczy. Około 0,5 litra wydalamy przez skórę z potem. Około 0,5 litra wydalamy z oddechem, mówiąc, prawda? I musimy każdego dnia to, co żeśmy wydalili, musimy to samo dostarczyć i uzupełnić. Druga rzecz. Musimy oczyszczać organizm. Oczyścić organizm możemy poprzez nawadnianie, tak? Będziemy wypłukiwali toksyny. Ale oprócz tego musimy oczyścić ze wszystkich złogów, które zalegają w naszym układzie pokarmowym. A więc doprowadzić nasz organizm do takiego stanu, żeby każdego dnia rano i wieczorem wydalał to, co żeśmy zjedli, żeby nic nie zalegało. Bo jeżeli nie będziemy tego oczyszczać, tak jak powiedziałam na wstępie, razem z pokarmem, razem z powietrzem, razem z wodą, trafiają do naszego organizmu różne stwory. One się nazywają pasożyty, chociaż wiele ludzi, wiele osób uważa, że to jest nieprawda. Pasożyty były zawsze, były przed nami. I one zawsze są. I one, kiedy są w naszym organizmie, one są w stanie zmienić naszą mentalność. Zmienić nasz sposób myślenia. Tak? Więc jeżeli będziemy oczyszczali systematycznie swój organizm, będziemy stwarzali środowisko, w którym one nie zechcą żyć, one nigdy w nas nie zamieszkają dłużej. One wpadną, bo nie wychodzimy na inną planetę. Żyjemy. Żyjemy w środowisku, gdzie kotki i pieski robią na chodnikach, gdzie wiatr nam to wszystko unosi, gdzie my drogami oddechowymi wprowadzamy to do organizmu. My tego środowiska nie zmienimy. Ale co możemy zmienić, drodzy Państwo? Możemy zmienić nasz styl życia i sposób żywienia, żeby to, co do nas wpadnie, nie chciało tam mieszkać. Tak? Tylko jeżeli nawet wpadnie i się rozwinie na krótko, to żeby samoistny organizm wydalił go, dlatego że jest mu tam niesmaczny. Tak? Musimy się oczyszczać. I trzeci krok. Musimy się dobrze odżywiać. I czwarty krok. Utrzymać stan ekologiczny. Tak? Stan ekologii wnętrza. Jeżeli już nawodnimy organizm, wymienimy wodę w naszym organizmie, oczyścimy go, prawidłowo będziemy odżywiali, bo wiemy czym, to żeby utrzymać taki stan w naszym organizmie na stałe, to tak jak codziennie w naszym gospodarstwie robimy.
codziennie brudzimy nasze ubranka. Tak? Mhm. I te ubranka wkładamy do pralki. Tak? Napiszemy tutaj brud. Brudne ubranie. Co nam potrzeba, żeby te brudne ubrania wyprać? Woda. Żeby woda bardziej rozpuściła, musi być miękka. Dajemy zmiękczacz. I potem, żeby rozpuścić brudy, potrzebujemy enzymów, takich, które są w proszku. Czyli dajemy proszek. Tak czy nie? Tak. No i co, pralka już ubierze czy nie? Nie. Jeszcze trzeba włączyć co? Energię. Energię. Czyli... I to jesteśmy my. Każdego dnia się brudzimy, czy nie? Każdego dnia musimy wyprać wodą. I jaką wodą? Żywą, strukturalną, tak? I jaką, i skąd weźmiemy tą wodę? Coral Sango, tak? Woda Coral Mine. Wszyscy Państwo znacie tą wodę, jak się ją robi. Saszeteczka ze sproszkowanym koralem Sango, 1,5 litra wody, po 7 minutach 10 woda ma strukturę, ma pamięć informatyczną, tak? Jest żywa. Żeby tą wodę jeszcze bardziej zmiękczyć, możemy dołożyć tutaj, co? H500, tak? 500 atomów woda stanie się bardzo mocna, bo będzie silnie zasadowa, około pH 11. Albo mikrohydryna. Co jeszcze możemy dodać, żeby rozpuścić brudy? Enzymy. I to może być asymilator. Może to być digestable, tak? Papaja. Może to być papaja. Tak? A możemy w okresie letnim nic nie brać? Możemy w okresie letnim mieć dużo surowych warzyw i owoców. One mają prawdziwe enzymy. Co prawda rzadko dzisiaj spotkamy takie warzywa, ale ktoś ma ogródek, ktoś ekologicznie hoduje. I latem możemy tego jeść mniej, tak? I żeby ta energia się włączyła, potrzebujemy co? Lecytyna. To jest energia dla naszej wątroby. Wspaniała energia dla wątroby. Tak jak i H500. Bo nasze brudy najczęściej pierze co? No właśnie wątroba metabolizuje to wszystko i z żółcią wydala na zewnątrz, tak? Lecytyna. Jeżeli każdego dnia będziemy taką praleczkę w swoim organizmie stosowali, to ja Państwu gwarantuję, będziecie tak jak ja, przewlekle zdrowi. Dziękuję za uwagę. Może są pytania? Szanowni Państwo, czy ktoś ma pytania do tego, co powiedziała Alicja? Chcecie Państwo się jeszcze czegoś dowiedzieć? Dlaczego tak jest właśnie, że w szpitalach zaczyna się od tej glukozy? Kto na tym po prostu ma interes? Pytajcie w szpitalach. Pytajcie w szpitalach, ale tak to jest. Szanowni Państwo, ja myślę, że... Jeszcze jest jakieś pytanie? Nie. Szanowni Państwo, ja myślę, że osoby, które tutaj dzisiaj mamy zaszczyt gościć, już na pewno doskonale sobie zdają z tego sprawę, dlaczego tak ciągle mówimy o wodzie. Myślę, że Państwo, którzy jeszcze wątpili, dlaczego ta woda jest taka ważna, po dzisiejszym wykładzie Alicy wątpliwości już nie mają. Możemy czegoś nie dojeść, możemy coś zjeść nieco niedoskonale, ale wodę musimy pić. Po prostu nie ma zmiłuj się. Szanowni Państwo, każde nasze następne spotkanie również będzie o wodzie. Postaramy się, żeby pojawiły się jeszcze inne zagadnienia związane z profilaktyki zdrowia z serii Akademia Zdrowia. Ale to, co dzisiaj możecie każdemu swojemu znajomemu, każdemu swojemu przyjacielowi, swoim najbliższym powiedzieć, zróbcie to. Dlatego, że
celem koralowego klubu, ludzi, którzy są zrzeszeni w jego szeregach, jest przede wszystkim to, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy się otaczali ludźmi zdrowymi. Myślę, że już każdy dzisiaj zrozumiał, że dobre zdrowie to również szczęście. Bardzo dużo jest wokół nas ludzi, którzy mówią, że no cieszę się, no fajnie jest, ale widać po minie, widać po sposobie mówienia, że nie do końca. Jeśli zapytacie, o co chodzi, zaraz pojawia się zagadnienie związane ze zdrowiem. Dzisiaj każdemu coś dolega. W takich czasach żyjemy, bo nikt nam nie powiedział, że to my mamy dbać o siebie. Ja nie będę powtarzać tego, co mówiła Alicja, z tego względu, że to jest naprawdę fantastycznie poukładane, ale chcę Państwu tylko zwrócić uwagę na nawyki. Postarajcie się zmienić swoje nawyki. Uczymy kroków do dobrego zdrowia, opieramy się na naszej prostej filozofii i prosimy, albo proponujemy, to będzie lepsze stwierdzenie, zmieniajcie nawyki. Dobre zdrowie piechotą nie chodzi. Każdy musi o nie zadbać sam. My dajemy wiedzę, my dajemy informacje, pokazujemy, jak siebie traktować. Zadbajcie o siebie. Dziękujemy dzisiaj. Dziękujemy serdecznie.